tutaj JJK, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Farel. Hej, hej, hej. I dzisiaj będziemy oglądali najsłodsze, cute TikToki na świecie. I za każdym razem, jak zrobimy to tracimy punkt. Wy oczywiście możecie bawić się razem z nami. Na końcu możecie napisać w komentarzu, który TikTok najbardziej was rozczulił. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli lubicie oglądać słodkie TikToki. No i oczywiście subskrybujcie kanał, bo lecimy po 800 tysięcy subskrypcji, które zbliża się nieubłaganie, więc klikajcie ten czerwony przycisk na dole. A ja zaglądałem w statystyki u JJ-ki i 70% oglądających nie subskrybuje kanał. Dlaczego? Widzę was. Proszę wytłumaczyć w komentarzu, a teraz zaczynamy. Wiesz, że dzisiaj będę obojętny jak lód i zimny jak głaz? Nie ma takiej sytuacji. Nie ma oty, że ja bym zrobił... Zobaczymy. No dobra. Jakiś piękny papi zajada ludzika, no matko kochano. Drugi! Nie powiedziałam, nie zrobiłam. Ja też nie zrobiłem maślanych oczków w ogóle i w ogóle im to nie smakuje, przełącz to. W ogóle to nie ma 8,5 miliona lajków, w ogóle. Nie? Kitosek z kociaczkiem. Jaki rudy! Brzydki! Jaki brzydal! To było równoznaczne chyba z tym, czy nie? No właśnie, nie wiem jak to traktować. Chyba było, musimy być obojętni jak lód, cisza! Dobra, ale i tak jestem pełna podziwu, że ktoś położył kotka na dziecku, bo zobacz jak on go drapie! On go może podrapać po twarzy. Może to jest tytanowy Janusz? Tak, tytanowy Janek. Lecimy no, a jak? Co to? Foka! Że foki tak se śpią i ssają palca, bo zaraz nie wytrzymam? Foki to takie nasze pływające i buńki, nie? No słodziaki, kocham straszne. Foki. Kocham foki. Ja też kocham moją fokę. Patrz. Normalnie na podbierak. Ej, 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 ostrożnie z tą foką mi tam. Co tu jest? O co chodzi? Że masz nie grać z psem taką tą foką. Aha, żeby go nie nauczyć? A nie zabierać jej do domu? Nie kraść jej. Krystyna, załóż się! Co to był za odpał? Bo oni tutaj pokazują, że nie można schować do koca foki. Tak, żeby ukraść, no tak, o to chodzi. Ale fajne, śmieszne, no. Mega fajny przekaz, 1,6 mln serduszek, nie dziwię się, zarąbiste. Słodkie. Wow. Co to było? Czemu on udaje strusia kangur? Co jest? Ale to, przecież tak się nie chyba tam nie wchodzi, co? Do torby? Chyba drugą stroną przyszedł. Nigdy nie siedziałem w torbie kangura, no więc nie wiem. Nie wszedł ostatecznie. A jak ty sobie wyobrażasz, że on, kangur wchodzi tyłem do torby? Jak? No nie wiem, ale chyba później jest wygodniej jak twarzą wisisz, a nie... Ale on ten tam robi tego, obrót, obrót. Niesamowite zwierzęta, nie? Mój żółw, co tam było napisane? Potrafi się ślizgać! Widziałeś jak przyspieszył? Co on tak zapieprza? Na samochodziku! Czyli można powiedzieć, że ma taki... Patrz, wózeczek specjalny. On się rozpędza i jedzie! Po raz pierwszy w oczach poczuł łzy od prędkości na pewno teraz. Wow! Ale jemu się to podoba! Kozak. A tak musi muszlą trząść. Patrz. Lemur? Murt! Patrz! Do dziupli leci. Jaki słodziak! Straszny słodziak, nie? Dobra widzowie, przegram chyba tą konkurencję. On mi się kojarzył trochę z kotem, trochę z taką wiewiórką. No, trochę z ibunią. Zarąbisty! O, piesiu! Piłkę wrzuca do wody? Do jacuzzi, no. Rzuć mi, mordo. Nie jaką się tyle, rzuć mi, no. Naprawdę? O, drugi! Tak się nauczyli, nie? Słodko! Ale akurat, że tędy zwle... Wszystko przynosi, nie? Domingo, to mordka, jejku! No, są piękne. Dobra, to już przegrałam, nie? Pieski, wszystko przez was! Nie bądźcie taki cute. Okej. Okay. Patrz, on szaleje, jak ten granat... Tańczy. Tak, tańczy! Na organce. 11 milionów serduszek. On wariuje, zarąbiste. Fajne. Mm.
Nie, gdyby to były piaski, to bym zrobił o. Nie no, żartuję. Cute strasznie, fajny widok. No zaskoczył ją na pewno. To jest w jakimś parku narodowym. Aha, aha. No ale przepiękny widok, no. Nie ma co gadać. 7,7 miliona. Nice. No słodkie, no. Fajne. Dlaczego ona przyszła przebrana za krowę? No może jest fanką krów? Śmieszne. No, śmieszne, śmieszne. Co to? Krecik! Krecik! Krystian! Widzowie, krecik! Taki malutki? W piasku! No a jak myślisz, że są krety? No są takie krety. Takie malutkie? No takie o, no. Zobaki fajny. Śmieszne, no. To na pewno jest kret? Nie. Zając. Dobra, lecimy dalej. Nie poznać po uszach. Wow. Nie, robi im basen w piłki. Ta, 200 piłeczek, 300 piłeczek, 400 piłeczek dla piesków. Nie no, 600. Powiększył jeszcze sobie tutaj troszeczkę. On robi basen kulkowy dla piesów? No tak. Ale będzie wiksa. Jeszcze ze ślizgawką. Jakbyśmy my tu sadzili naszego pieska i Bunia by była sparaliżowana, ona by nie chciała nawet się ruszyć, by stała. No bo od razu próbowała wyskoczyć. Ale zobacz, lomo oszołomu w Boziu! Jaki kozak. Ale one się tam dobrze czują w ogóle. Zobacz, zjeżdżają ze ślizgawki. Ale to są takie psy, wiesz, jakie, nie? No. To są labladory chyba małe, co? Czy coś takiego? Krystian, nie wiem, nie mam Poszły spać! Chwila przerwy, moi drodzy, żeby przypomnieć wam, że na stronie pixyshop.pl znajdują się nowe wzory koszulek. Macie aż 8 nowych wzorów. Koszulki schodzą jak świeże bułeczki, więc spieszcie się, ponieważ jest to limitowana kolekcja. Link do strony macie w opisie i do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie moje oraz Farela z naszymi autografami, więc zapraszamy. Wbijajcie. No dobrze, dlaczego małpka jest przebrana w sukienkę? I dlaczego zajada truskawkę? I dlaczego? I co ona tu robi? No, kozak wideo. No. Ciekawe, ale czy takie mocno cute? Nie powiedziałbym. Dlaczego ty jesteś taki piękny? Dlaczego ty jesteś taki piękny? Taka mała Godzilla, nie? Zobacz! On się wkurza teraz! Jaki ty jesteś piękny, taki wkurzony. Ale śmieszny gość. Od razu mnie rozbawił. You're a rock star. Looking fresh today. Kibicuje, kibicuje. Tak, starszym ludziom, nie? No, słodko, no. O nie! Dlaczego kaczuszki noszą super bakety z kwiatków? Kaczuszka! Piękne są te kaczuszki! Jejku, jakie one są śliczne! Piękne są! To są takie małe ibuńki. Tak wszystko im na głowę. Ja normalnie mam, widzowie, słabość do kaczuszek chyba. Bo nie mogę, kto na to wpadł, żeby im na głowę nakładać? Ja pierdziu, jakie super! No. Idealną główkę mają na ten kwiatek. Cudowne. To przegięcie, nie? Dobra, lecimy dalej. O nie! Nigdy nie widziałem małego jeżyka! Co jest? Dlaczego go jeszcze pałeczkami do sushi podać? A, może, że po prostu matka nie czuła zapachu człowieka, żeby go nie zagryzał, bo tak czasami się dzieje, wiesz? No, być może. Mhm, dlatego pałeczkami podnosi. Mądre! Ale słodkie to! Fajne. His dad walked up to his daughter to surprise her with a gift, something you would never. Niespodzianka dla córki, tak? Uwaga, uwaga, uwaga. Mały wilk. Świnia! Krum, krum, krum. Ojej. Ej, małe świnki są takie cute. Ona się od razu popłakała, jak to zobaczyła. Muszę marzyła o śwince. Ojejku. Moi drodzy, na dzisiaj to było tyle. Napiszcie w komentarzu, kaczuszko, dlaczego ty jesteś taka piękna w tym bakecie z kwiatka purpurowego. Żartowałem, nie takie długie. Napiszcie po prostu kwa, kwa. Kwa, kwa, nie. Myślę, kaczuszki to małe bejbuszki. O, kaczuszki to małe bejbuszki. Łapka w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z reakcjami. Subskrybujcie kanał, bo lecimy po 800 tysięcy subskrypcji. Wpalajcie do Farela. Zapraszam. Link macie w opisie, link macie również do koszulek. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Heja! Cześć!